szczelina odbytu. To obok choroby hemoroidalnej druga najczęściej występująca choroba proktologiczna. U części pacjentów dolegliwości są tak dotkliwe, że uniemożliwiają prowadzenie normalnego trybu życia. Warto więc reagować szybko i po prostu skontaktować się ze specjalistą. Oto czym jest szczelina odbytu. Jak przebiega leczenie i rekonwalescencja, zapytam proktologa z wieloletnią praktyką, panią dr Agnieszkę Kucharczyk. Pani doktor, co to jest szczelina odbytu i kto może na nią zachorować? Zachorować może w zasadzie każdy, od dziecka aż do osoby w podeszłym wieku, a jest to pęknięcie skóry brzegu odbytu, nazywanej anodermą. I ponieważ ta skóra brzegu odbytu jest bardzo silnie unerwiona i unaczyniona, podstawowym objawem klinicznym, podstawową dolegliwością jest ból. Czy ból jest jedynym objawem szczeliny odbytu, czy pacjent może odczuwać jakieś inne dolegliwości? Mogą towarzyszyć szczelinie odbytu również inne dolegliwości. Tak jak mówiłam, ta skóra jest też bogato unaczyniona. W związku z tym możemy spodziewać się krwawienia, które zwykle nie jest bardzo nasilone, ale również niepokoi pacjenta. Dodatkowo może występować świąd, pieczenie i uczucie zaciśnięcia odbytu. To jest związane z odsłonięciem w tym pęknięciu, w tym owrzodzeniu, w tej szczelinie, o której mówimy, włókien mięśnia zwieracza wewnętrznego. Jest to mięsień, który kurczy się odruchowo i daje takie uczucie bardzo silnego zaciśnięcia odbytu. Czy dolegliwości bólowe trwają przez cały czas i są tak samo nasilone, czy ustępują po jakimś czasie? Najbardziej dotkliwym dla pacjenta jest pierwszy okres choroby, kiedy mamy do czynienia ze szczeliną ostrą. Natomiast z biegiem czasu, z biegiem tygodni, szczelina ostra przechodzi w szczelinę przewlekłą i już dolegliwości bólowe zwykle są mniej nasilone, ale niestety nie ma to związku z wyleczeniem tej szczeliny. Jak w takim razie będzie wyglądać leczenie? Część pacjentów musi być kwalifikowana do leczenia operacyjnego, natomiast w większości przypadków zaczynamy od leczenia zachowawczego. Tutaj przede wszystkim stosujemy miejscowo leki w formie maści, w formie czopków i to leczenie zachowawcze możemy kontynuować przez 8 do 12 tygodni. Jeżeli nie będzie poprawy lub będzie nawrót dolegliwości, takiego pacjenta będziemy również kwalifikować do leczenia operacyjnego. Czy po operacji należy stosować jakieś preparaty, które choćby przyspieszą proces gojenia? Tak, pacjent wychodzi z szpitala z zaleceniami stosowania miejscowych leków i również wymaga kontroli ambulatoryjnych, tak żeby tego gojenia dobrze przypilnować. Wśród leków znowu wybieramy preparaty łagodzące, najczęściej w formie maści. Bardzo dobrze sprawdzają nam się na przykład preparaty zawierające kwas hialuronowy. Czy szczelina odbytu to choroba, która ma tendencję do nawrotów? W trakcie leczenia zachowawczego możemy spodziewać się nawrotów dolegliwości, natomiast pacjenci, którzy byli operowani, nawroty zdarzają się sporadycznie. Jak już mówiliśmy, na szczelinę odbytu może zachorować każdy z nas. Co w takim razie możemy zrobić, żeby jej uniknąć? Podstawowym zaleceniem dla pacjentów jest unikanie zaparć. Zalecamy przede wszystkim dietę bogatobłonnikową z dużą ilością wody oraz aktywność fizyczną. Konkluzja jest oczywista. W przypadku wystąpienia takich objawów jak ból odbytu, krwawienie, pieczenie, świąd czy uczucie silnego parcia na stolec należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem specjalistą, a potem wystarczy po prostu stosować się do jego zaleceń. Sponsorem programu jest Miralex.